Taka przyszłość czeka kultowe rancho. Bogdan Kalus rozwiewa wątpliwości. Bogdan Kalus, 58 litrów, który w serialu Rancho wcielał się w Tadeusza Hadziuka, nie lubi wspominać pracy na planie w Jeruzalu. Odkąd jesienią 2016 roku TVP pokazała ostatni odcinek serialu, fani nie tracą nadziei na powrót kultowej produkcji. Kalus ujawnia, czy jest na to szansa. Bogdan Kalus należy do tych osób spośród obsady Rancha, które niespecjalnie lubią rozczulać się nad przeszłością. Bogdan Kalus szorstko o pracy na planie Rancha. Odtwórca roli Tadeusza Hadziuka, zapytany o to, czy tęskni za pracą na planie serialu, wyjaśnia, że woli skupiać się na nowych wyzwaniach. W rozmowie z Jastrząb Post tłumaczy: to było tak dawno temu, że już nie pamiętam. W styczniu mija 8 lat, odkąd przestaliśmy to robić. Ja to bardzo mile wspominam, ale niestety gdzieś tam, przynajmniej dla mnie, praca w tym serialu miała trochę minusów, ponieważ bardzo niewiele w tej chwili robię filmowo i serialowo. Gram w tej chwili w 6 tytułach teatralnych, więc mam co robić. Rancho, serial komediowo-obyczajowy, rozgrywający się w Wilkowyjach, które zagrała znajdująca się w powiecie mińskim miejscowość Jeruzal, zadebiutował na antenie TVP 5 marca 2006 roku. Przez pierwsze 3 lata uzyskał tak wielką popularność, że gdy 24 maja 2009 roku wyemitowano ostatni, jak się wówczas wydawało, odcinek, widzowie słali do telewizji publicznej listy z kategorycznymi żądaniami reaktywacji serialu. Rancho, czy ma szansę na kolejną reaktywację? Serial powrócił 6 marca 2011 roku i był emitowany przez kolejne 5,5 roku. Kiedy 27 listopada 2016 roku TVP pokazała ostatni odcinek, wielu widzów liczyło, że to znów chwilowa przerwa. Od tamtej pory regularnie powracają plotki o rzekomych planach reaktywacji serialu. Byłoby to karkołomne wyzwanie, bo przez minione lata ekipa serialu doznała bolesnych strat. W listopadzie 2018 roku zmarł scenarzysta Andrzej Grembowicz, osoba w dużej mierze odpowiedzialna za sukces Rancha. W lutym 2020 roku odszedł Paweł Królikowski, odtwórca kluczowej dla fabuły postaci Kusego. We wrześniu 2022 roku zmarł Franciszek Pieczka, niezapomniany Staczo Japycz. W tej sytuacji Elżbieta Romanowska, serialowa Jolka, żona Pietrka, wyznała 3 lata temu w Super Expressie, że uważa Rancho za zamknięty etap w swoim życiu i nawet jeśli powstanie kontynuacja, to na pewno bez jej udziału. Powrót na plan stanowczo wyklucza także odtwórczyni roli Michałowej. Jej zdanie podzielają Marta Chodorowska, Jacek Kawalec, który ostatnio przekwalifikował się na wokalistę, Grzegorz Wąs, Dorota Chotecka i Beata Olga Kowalska. Bogdan Kalus rozwiewa wątpliwości. To już koniec? Bogdan Kalus, jak się okazuje, też się do tego nie pali, a praca na planie serialu niespecjalnie go pociąga. Jak daje do zrozumienia w rozmowie z Jastrząb Post, to musiałby być naprawdę wyjątkowy projekt. Coś, co miałoby odpowiednio duży potencjał i oferowałoby ciekawe wyzwanie. Jest tego tak dużo, że szczerze mówiąc nie wiem, co bym wybrał, ale ja bym bardzo chętnie wszedł w jakiś kompletnie nowy projekt. Ja nie lubię słowa wyzwanie, ale bardzo chętnie przyjąłbym taką rolę, która byłaby dla mnie wyzwaniem aktorskim, czymś szczególnym do zagrania.
Nie chcę do końca zdradzać, co mi tam gdzieś z tyłu głowy chodzi, ale coś takiego, żeby zostać zapamiętanym, a nie kolejny serial, który oglądamy dla zabicia czasu. Zapytany wprost o szansę na reaktywację Rancha, nie pozostawia wątpliwości, nie. Myślę, że na 100% nie powróci. Wiem, że widzowie by chcieli, ale tak, nie żyje przede wszystkim scenarzysta Andrzej Grembowicz vel Robert Bruter, nie ma z nami Pawła Królikowskiego, nie ma z nami Franka Pieczki. Powracanie po 8 latach do tego samego tematu, to już takie troszkę odgrzewany kotlet, a poza tym problemem Rancha, z tego co ja się orientuję, jest taki, że właścicielem praw są 3 podmioty i te 3 podmioty musiałyby się spotkać, a wiem, że jeden podmiot, nie będę mówił który, bardzo tego nie chciał robić z różnych powodów, ale nie mnie to oceniać.